Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Moi drodzy, mili kochani, po raz drugi zagłębiamy się w Town Center. Wchodzimy na Hyde Street Ashfordzki. Po raz drugi oglądamy okolice centrum tego miasteczka. Gorąco. Gorąco straszliwie. I podczas oglądania było gorąco i teraz gorąco. Nienawidzę gorąca. Ja, będąc w wojsku, prowadząc gdzieś tam życie harcersko-turystyczne w Polsce, nauczyłem się świetnie radzić sobie z zimnem. Pochodzę z rejonu górskiego, gdzieś w okolice Gór Izerskich, Lubań. Zimno nie jest dla mnie jakąś tam specjalną przeszkodą, wręcz przeciwnie, lubię zimno, radzę sobie w zimnie, zabezpieczam, potrafię zabezpieczyć się przed zimnem. No i zimno jest gitara, a ciepło, ciepło jest do bani. Nie ma opcji walki z nim, nie widzę. Nienawidzę, jak się wszystko tak klei, jest paskudnie. No ale film jest. Jest film, była wycieczka. Oglądajcie na zdrowie, mam nadzieję, że się wam podobać będzie. A potem sobie wrócimy z kolejnym odcinkiem i znowu gdzieś tam się wybierzemy na kolejną wycieczkę po Ashford. Kończę. Pa. Okej, słuchajcie. Dotarliśmy do takiej starej nekropolii. Ona tutaj funkcjonuje od zarania tej głównej wsi, tego centrum Ashford. Ma już ze sobą kawałek lat, kilka lat. Taka kapliczka, nie wiem, domek, opiekuna cmentarza. Nie mam pojęcia, co tutaj się mieści. No ale charakterystyczny cmentarz, jak widzicie, też taki... taki charakterystyczno-horrorowo, nie wiem jak to nazwać, ale pojawiają się już te aniołki przy grobach, anioły śmierci, prawda? Zaraz spróbuję jakiegoś wypatrzyć, tam jest troszkę dalej ode mnie. Podejdę do niego bliżej i wam pokażę, jak to wygląda, charakterystyczne dla Anglikanów. Zdobienia cmentarzy. Nogi już bolą. Daleko zarazem, już mam dychę w nogach dzisiaj, pokazując wam to, co chciałem pokazać. A jeszcze nas troszkę spaceru czeka, bo muszę wrócić. Muszę wrócić, zaplanowałem powrót inną drogą. Ja nie wiem, czy to wszystko zamkniemy w jednym odcineczku, w jednej opowiastce, trudno mi powiedzieć, czy to będzie taka możliwość. Natomiast zawsze mogę to przeciąć. Zawsze po raz kolejny mogę powiedzieć, wiewiórki i bobry mówią dzień dobry. Tutaj mamy te ich charakterystyczne nagrobki. Symbolika nagrobna. Dziecko. Nie mam typowego anioła śmierci, nie widzę, nie pokażę wam. Tutaj w okolicy nie postrzegam. Takiego chyba będziemy musieli sobie zobaczyć w Folkestone na cmentarzu, jak będziemy. Wiecie co, chyba jednak wypatrzyłem Thanatosa. Lub nie? Nie. Niestety to też nie anioł śmierci. To jakaś taka rzeźba. Co chwilę spoglądam, czy kamerka mi się wyłączyła, bo słyszę dźwięk rozłączającej się mojej baterii. A to wyobraźcie sobie, jakiś ptaszek krzyczy takim głosem, jakieś dziwadełko. Ale cóż, dalej do centrum wracamy. No i wracamy na Hyde Street. Wchodzę w tej chwili od strony ulicy North Street. Pierwsze, co tutaj spotykamy, to jest świątynia masońska, Masonic Temple. W takim gregoriańskim domku. Ta ulica kiedyś była taka mocno zbankowiona. Siedziby banków, tych pierwszych angielskich. Budyneczki takie ładniutkie. Zbliżam się powoli do dwóch najładniejszych. Ja je przynajmniej uważam za najładniejsze. Za momencik wam je pokażę. Tutaj widzicie ta witrynka. Konstrukcja przysupowa. Takie zapadnięte. Malutkie drzwiczki.
ołowiane okna. Szybki są wkomponowane pomiędzy ramki z ołowiu. Restauracja, dawna restauracja. Dzisiaj też. Nawet pachnie tak restauracyjnie. I po drugiej stronie ulicy drugi podobny budyneczek. Utrzymany w zbliżonym stylu. A przed nami cel naszej dzisiejszej wędrówki. Ostateczny cel. Powiem wam szczerze, że w planie miałem tylko pokazać wam kościół. Kościół, który tam nam się wyłania na końcu uliczki. Ale jest to tyle fajnych rzeczy do pokazania, że ja po prostu nie potrafię ich nie pokazać. Pomiędzy wieżami, czterema wieżami kościoła na maszcie flaga biała z czerwonym krzyżem, to flaga Zjednoczonego Królestwa. Oni dlatego tak często używają czerwonej i białej barwy, nie? Ja już słyszałem teorię, że to im się kojarzy z bitwą Anglii, ale uwierzcie, nie. Tutaj już dzisiaj byliśmy razem. Przetniemy sobie High Streetik taką wąską dróżką pozostałą po starej zabudowie. Dawniej tak to wyglądało. No i jesteśmy pod kościołem Świętej Marii Dziewicy. Kościół anglikański, jak się spodziewacie, jak macie pewnie świadomość, że takowy tutaj spotkamy. Piękne witraże w oknach. On jest bardzo stary, on sobie liczy około 1000 lat. Ma za sobą blisko 1000 lat. Zabudowa dookoła też bardzo interesująca. W kościele znajdują się piękne zabytki, ja nie mam światła, nie będę tam wchodził. Powiem wam, nie bardzo znam zasady filmowania w takich miejscach, a nie chciałbym wyjść na jakiegoś skończonego buraka, który wchodzi z kamerą i zachowuje się jak jakiś skończony kretyn, nie mam pojęcia. Tam w rogu kolejna wizytówka, taka charakterystyczna dla Anglii, w oddali budka telefoniczna. No tutaj wam jeszcze muszę powiedzieć, że tak, w kryptach kościoła znajduje się sarkofag pana Foga. Pan Fog był podskarbim za czasów króla Edwarda III lub IV. Podobnie jak mylę hamerki, tak też mylę panujących, ale ich było tyle, że wybaczcie, mam prawo chyba. No i co ten podskarbi? Bardzo zasłużona osoba dla Ashford. Rzeczywiście on był parem, był radnym w izbie gmin, czy też jakiejś tam innej izbie lordów. Spowodował, że to Ashford gdzieś tam wypłynęło na arenie tej brytyjskiej. No i jako taki zasłużony mieszkaniec doczekał się pochówku w podziemiach tutejszego kościoła, kościoła Świętej Marii. Słońce prosto w kamerę, niestety. Tutaj jest Ashford Muzeum. Dawna szkoła, taki jakby gimnazjum, ogólniak wysokiej klasy. Już dzisiaj nie funkcjonująca. Muzeum, kolejnictwo, jakieś takie rzeczy. Kościółek cały czas nam w tle się przewija, w tle nam gości. Jeżeli dojdzie do skutku odcinek z Raj, tam jest podobna sytuacja, podobna zabudowa dookoła kościoła.
bo Tom wam chce jakoś tak pokazać, zobrazować. Słońce mi tutaj nie pomaga. Piękne. Piękne, śliczne. I wracając do tego raju, tam jest troszkę inaczej, ale też bardzo ciekawie. I mam nadzieję, że tam też uda mi się zrobić odcinek, a chyba mam tutaj fajny domek z czerwonymi drzwiami. Taki, a on już jest znowu postawiony, po cegle widać. To nie jest stara konstrukcja, ale zachowany w takim pewnym stylu, w pewnej spójności z pozostałymi tutaj architektonicznymi zabytkami. Patrzcie na te witraże, ja nie wiem na ile to będzie widać na filmie, ale mamy tam wspaniałe obrazki w szkle. A powiem wam szczerze, że mam dosyć dzisiejszego spaceru. Po cichu liczę na to, że choć wam się będzie podobało, bo mi już się nie podoba. Dobra. I ja wracam powolutku do siebie na dzielnicę, do siebie na osiedle. O, brakowało mi słowa. Słońce robi swoje. Czy jest coś w centrum, co ja bym wam chciał jeszcze pokazać? Zaraz się przyjdziemy, jeszcze taki letki spacerek uczynię. A chyba mamy jeszcze jedno miejsce. Chciałbym wam pokazać. Tak. Tam nie będę wracał, tam jest jeszcze jeden kościół, taki troszkę mniej ciekawy. Przejdziemy tutaj obok biblioteki. Tutaj jest kolejne dojście do High Streetu, kolejne puby. No ale do tego już nie będziemy wracali. Tutaj jest Bowls Club. Starsi ludzie grają tutaj w kule. Znacie grę, malutka, metalowa kulka. Rzucona przez jednego z graczy, zatrzymuje się, to jest tak zwana świnka i potem należy kulami, jest 6 kul, każdy ma po 3 rzuty, gra się we dwóch lub też po mniej rzutów, kiedy gra więcej osób, ciska się te kule, ta która zatrzyma się najbliżej świnki wygrywa. Taki jest zamysł tej gry, tak to mniej więcej wygląda. W tej chwili nie widać tutaj państwa. Bardzo często za gorący jest po prostu. Bardzo często starsi ludzie grają w tą grę tutaj, poubierani w bardzo ekskluzywne sposoby, na bialutko, bo to musi być pełna kultura gry. Zachowali gdzieś tam ten swój dryg dżentelmeński, nie wiem. My natomiast dochodzimy sobie powolutku do tak zwanego Memorial Parku, Parku Pamięci. Tu jest biblioteka. W niej spotykam się co 2-3 miesiące z moim Flo. On tutaj do nas przyjeżdża, odbiera nasze znajdki, rzeczy, które wykopaliśmy. Park Pamięci dotyczy lat 1914-1918, 39-45, lat obu wojen. Wchodzimy pod słońce, ale mam nadzieję, że to widzicie. On jest pięknie ukwiecony. Jakieś ławeczki, o i na nich są właśnie memoriały, to wam pokażę od razu, te tabliczki, o których opowiadałem. Po środku pamiątka, na tablicach są wymienieni ludzie z Ashford alfabetycznie, ludzie, którzy polegli w jednej i w drugiej wojnie światowej. Natomiast na tablicy, na ławeczkach widzicie to, o czym wcześniej mówiłem. Takie pamiątkowe tabliczki przedstawiające ludzi, którzy, no przyglądają mi się ludzie zdziwieni, pokazuję te rzeczy tak dosyć nachalnie, zatrzymują się, patrzą co ja robię. No ale cóż, chciałbym żebyście poznali kilka tutaj obowiązujących dziwnych zwyczajów. Zbliżam się do kolejnej ławki. I po raz kolejny mamy pamiątkę, memoriał. A tym razem ludzi, którzy zginęli podczas rajdów, Luftwaffe rajdów na Londyn, z jakąś sentencją zapisaną, Aire, jak dasz radę tłumacz, bo ja tego nie przetłumaczę. Along as we live, they to will live on.
Okidoki. A, Memorial Park. Memorial Park przechodzi w park taki bardziej publiczny. On jest w drugim tle. Tutaj się zaraz człowiekowi czerwone maki na Monte Cassino przypominają. Też to wam pokażę, bo w jakimś stopniu jest to fajne, piękne i warto zobaczyć, prawda? Tutaj mamy wiatrak Wildmill. Wiatrak kwiatowy. Oryginalnego Windmilla Ashfordskiego znacie. To jest replika zrobiona w dużej części z kwiatów. Z kolei z tej strony. Patrzcie, nie ma tabliczek, nie ma szanuj zieleń. W Anglii się chodzi po trawnikach. One są publiczne. Tutaj się przynosi kocyk, rozkładasz sobie. W papierowej torbie możesz mieć butelkę wina. Ważne, żebyś je z tej papierowej torby nie wyjął. Jego. No i można sobie to winko popijać. Tutaj mamy piękny herb Kentu. Ashford. XVII wiek, kawaler Richard Lovelace. Ale cóż, jak widzicie, dbają o tą zieleń mimo upału. Jest w miarę zielono, jest bardzo kwietnie. Przejdę do ostatniej takiej atrakcji tego parczku. Co nam niepotrzebne, to ja potem wytnę. Bo te moje przejścia są takie dosyć długawe. Ja tam wprawdzie opowiadam jakieś rzeczy. Potem nie zawsze mam serce to wyharatać, bo wydaje mi się, że mądrze mówię. A mówią, że krótko. Lepiej krótko niż mądrze. Jak to mówią? Widzicie, zapomniałem, wyszło mi z głowy. Jezu, mózg mi się smaży w gorącu. Czapka przypocona na wylot, no ale wraca na głowę, słońce bezpośrednio na łeb, nie cieszy do końca, nie raduje, no ale plan jest taki, no tutaj panowie prawo łamią, mają napój alkoholowy poza torebkami, za coś takiego już im grozi dosyć poważna kara w Anglii. Natomiast gdyby go trzymał w papierowej torbie, w torbie nieprzeźroczystej, mógłby go sobie popijać dowolnie i nikt by mu z tego powodu nic nie zarzucał i się w ogóle nie mądrzył. Jak to jest z tym przysłowiu? Patrzcie, wbiłem sobie wirusa krótko. Można mówić krótko albo mądrze? Boże, nie pamiętam. Nie pamiętam, ratujcie. Napiszcie w komentarzach. Ja zmierzam, tutaj jeszcze dwie rzeczy mi się przypomniały, które chciałbym wam pokazać, a których jeszcze nie widzieliście być może, których nie znacie, których się nie spodziewacie. W oddali góruje nam wieża kościołka, przy którym byliśmy. Jest pierwsza rzecz, już nam się wyłania obok repliki Windmilla. Obejrzeliśmy kwiatowej repliki. Tutaj mamy jeszcze jeden memoriał, ten Ashfordski czołg, tym razem też w wydaniu kwiatowym. Jakaś taka nie wiem, krótka instalacja, brakowało mi słowa. Worki z piaskiem przypominające o tych mieszkańcach Ashford w czasie obu wojen. No i rzecz ostatnia, którą pragnę wam pokazać tutaj na tym terenie, to są pozostałości starego cmentarza w Polsce. Wprawdzie to nie polskie cmentarze, ale cmentarze poniemieckie albo pruskie, ruskie czy też jakieś inne.
po prostu załatwia buldożer. Na tym terenie był kiedyś cmentarz. Teren został zaadoptowany do innych celów, stał się publicznym parkiem. Natomiast tutaj się pozostałości tego cmentarza nie rozbija, nie niszczy, nie równa z ziemią, nie mieli tych płyt. One trafiły sobie tutaj, na skraj tego parku. Są taką niemą pamiątką czasów minionych, uporządkowane w jakiś sposób. Stoją i są świadectwem ludzi, czasów, które minęły. I ja tego życzę. Życzę tego takiego podejścia do rzeczy. Życzę naszym polskim projektantom odpowiedzialnym za administrowanie takimi miejscami, takimi pamiątkami. To są dowody życia jakichś tam ludzi. Wszystko jedno, czy się ich zna, czy nie zna. Ale fajnie by było, żeby one przetrwały jeszcze jakiś czas. Czas pozwalały innym pamiętać w jakimś stopniu o tych ludziach. Dobra, ja siadam na chwilę w cieniu, odpoczywam, napiję się wody, odzyskam trochę sił i ruszam w drogę powrotną.